Pokémon Legends dostaje kolejną grę. Pokémon Let's Go, mimo powstania wcześniej, wciąż nie doczekało się nowego tytułu w ciągu ostatnich 5 lat. Czy oznacza to, że seria ta nie będzie kontynuowana? Być może, ale nie przeszkodzi mi to w próbowaniu odgadnięcia, jakie Pokémony mogłyby trafić na okładkę Pokémon Let's Go z każdego regionu. Zaczynajmy. Istnieje oczywiście szansa, że przyszłe gry tej serii pozwalałyby ci po prostu wybrać startera i różniłyby się tylko legendą okładkową i innymi ekskluzywnymi Pokémonami, ale odebrałoby mi to całą frajdę z próbowania odgadnięcia maskotek, więc przyjmijmy, że każda kolejna gra utrzymywałaby tą samą formułę. Wiemy również, że początkowo to nie Eevee, a Psyduck był brany pod uwagę jako Pokémon stojący obok Pikachu, ale zrezygnowano z niego, bo stworki te miały zbyt podobne kolory. Więc będę miał te rzeczy na uwadze. Wrzucanie klona Pikachu na okładkę byłoby pójściem po najniższej linii oporu, dlatego będę tego unikał, ale Johto jest wyjątkiem. Nie tylko Marille nie jest typu elektrycznego, co go trochę od reszty Pika klonów odróżnia, ale posiada go również nasz znajomy lub znajoma ze startowego miasta w Pokémon Heart Gold i Soul Silver, tak jak Blue posiadał Eeviego w Pokémon Yellow. Drugą maskotką byłby Marip. Na moją decyzję może lekko wpływać fakt, że jest to mój ulubiony Pokémon na Johto, ale ciężko jest nie kochać Maripa. Wlepienie go na okładkę samo w sobie drukowałoby pieniądze. Naprawiłoby to też największy grzech Pokémon Crystal, które pewnie służyłoby za podstawę gier Let's Go w Johto. Z jakiegoś powodu w tym tytule Maripa nie dało się schwytać, więc wręczenie go jako startera, których też zwykle nie da się złapać, miałoby sens. Hoenn ma duet Pokémonów, które niby mogłyby trafić na okładkę w formie Mainuna i Plasla, ale jak mówiłem, spróbujemy omijać Pikachu podobne stworzenia. No i myślę, że Pokémony te są do siebie zbyt podobne. Pokémony okładkowe muszą się wystarczająco od siebie różnić, aby po spojrzeniu na nie gracz mógł wybrać, który mu się bardziej podoba i potem mógł pójść się kłócić z ludźmi w internecie, dlaczego jego wybór jest lepszy. Jeżeli Pokémony wyglądają prawie że identycznie, ludzie mieliby gdzieś, którego Pokémona wybiorą, co trochę kłóciłoby się z zadaniem maskotki, które ma ekscytować. I jaki Pokémon jest bardziej ekscytujący niż taki, któremu stanie serce, jeżeli przestanie skakać? Spoink jest bardzo uroczym Pokémonem, który przegrywa popularnością z linią ewolucyjną Ralts, ale ma w tym przewagę, że widać mu oczy, co sprawia, że jest o wiele bardziej ekspresywnym stworkiem, co wydaje mi się jest ważnym aspektem gier Let's Go. Problem mógłby być uniknięty, jeżeli zaczynalibyśmy z Kirlią, ale to byłby po prostu dziwne. Myślałem też nad Skitty, ale Spoink jest dla mnie po prostu słodszy. Ale nie tak słodki, jak Sfeel. Uważam, że byłaby to ogromna zmarnowana szansa, jeżeli gra Let's Go Hoenn nie dawałaby ci możliwości wybrania Sfeela jako startera. Ten stworek jest wszystkim, czego szukam w Pokémonie. Jest okrągły. Pokémon Let's Go w Sinnoh ma idealnego kandydata na okładkowego stworka w postaci Munchlaxa. Był to jeden z Pokémonów użytych do promowania generacji czwartej, zanim ta jeszcze wyszła i można było ujrzeć go w masie różnych gier pobocznych, przez co jest to Pokémon, który w pewien sposób reprezentuje całe Sinnoh. Jego ewolucja Snorlax również jest bardzo popularnym Pokémonem, który wciąż jest promowany, zwłaszcza ostatnimi czasy przez premierę Pokémon Sleep. Ale kto mógłby konkurować z tak popularnym stworkiem? Najpewniej Pokémon, którego ewolucja jest jeszcze popularniejsza od Snorlaxa. Riolu. Pasuje to na wielu płaszczyznach. Oba stworki są dziecięcymi Pokémonami. Oba są bardzo rzadkie w Sinnoh na swój własny sposób. No i oba są faktycznie całkiem popularne. Ze wszystkich wymienionych wam propozycji czuję, że to ma największą szansę na bycie trafną. Ale nie obraziłbym się, jakby dali nam po prostu Let's Go Bidów. Generacja piąta za to była promowana Zoroarkiem i Zoruą. Ten mały stworek jak najbardziej spełnia wszystkie wymogi zostania Pokémonem okładkowym. Jest przeuroczy, kojarzony z daną generacją i całkiem popularny. Jedyny problem może tkwić w jego umiejętności, która zamienia go w innego Pokémona w drużynie. Jeżeli Pokémon maskotka przez większość czasu nie będzie nawet siebie przypominał, może być to problemem. Najprostszą metodą, aby to naprawić, byłoby danie partnerowi Zoroarkowi nową umiejętność. Pikachu i Eevee dostali masę ekskluzywnych, niszczących grę ruchów, więc zamiana umiejętności nie brzmi jak coś niemożliwego. I nie wspomniałem o tym wcześniej, ale umiejętności najpewniej wróciłyby przy Let's Go generacji trzeciej. Co do drugiego Pokémona, na myśl przychodzi mi Minccino. Jest to słodki stworek, który miał być odpowiednikiem Clefairy z generacji pierwszej. I jeżeli nie wiecie, Clefairy miała być oryginalnie maskotką całej serii, więc kto lepszy na to miejsce? Dodatkowo, kolorystycznie Zorua i Minccino bardzo dobrze się uzupełniają, podkreślając, że jest to nowa wersja Pokémon Black i White. Kalos wprowadziło całkiem małą liczbę nowych stworków, przez co jesteśmy to trochę limitowani. Ze wszystkich Pokémonów szóstej generacji moim zdaniem najoczywistszym wyborem jest Pancham, który ma bardzo ekspresywną twarz. Z tego powodu dla kontrastu jako drugiego Pokémona okładkowego dałbym Espura, który utrzymuje przez większość czasu statyczny wyraz twarzy. Pewnie nie dawałbym go tutaj, gdyby nie wcześniej wspomniany Psyduck, ale skoro ten catcher miał szansę, to dlaczego Espur by jej miał nie dostać? Alola ma doskonałego kandydata na okładkę gry Let's Go w postaci Rockruffa. Pokémon ten był wsadzany do jednego worka wraz ze starterami Sun i Moon w masie materiałów promocyjnych, więc jego miejsce Pokémona partnera wydaje mi się całkiem gwarantowane. Drugim stworkiem byłby Staffel. Nawet nie próbuję ukrywać, że jest to już trzeci raz, kiedy wstawiam to Pokémona, którego sam chciałbym na startera zamiast szukać logicznego uzasadnienia, ale spójrzcie na tę metkę na tyłku. To też jest trzeci raz, który powtarzam to na tym kanale, no ale spójrzcie na tę metkę na tyłku. Jeżeli Game Freak odmówiłby mi możliwości włożenia na niego głupiej czapeczki, to nie istnieje sprawiedliwość na tym świecie. Chociaż nie zdziwiłbym się, jakby wsadzili na okładkę Mimikyu, patrząc na popularność tego stworka. Pokémony partnerzy w Let's Go Galar wydają się być podani na tacy.
Wulu i Yamper. Nawet nad tym za dużo nie myślałem. Są to dwa całkiem dobrze reprezentujące ten region Pokémony. Wulu zdecydowanie ma przewagę pod względem popularności, ale Yamper miał o wiele więcej czasu antenowego w anime, więc oba stworki powinny być wystarczająco dobrze kojarzone, aby móc trafić na okładkę gry. Paldea to kolejny region, gdzie mnie aż świeżbiło, aby dać pseudo Pikachu jako jedną z opcji, ale spróbowałem bardziej się wysilić i pomysłem, na jaki wpadłem, jest Let's Go Smoliv. Nie wiem, czy tak bardzo zawiodłem się na finowej ewolucji tego Pokémona, że chcę, aby Game Freak wrzucił na okładkę niedojrzały składnik sałatki greckiej tylko po to, abym mógł się na niego przez całą grę patrzeć, ale tak, dokładnie tego chcę. I drugim Pokémonem byłby Charcadet. Serolecz i Armarusz to bardzo popularne stworki, więc jest to oczywisty wybór. Jakie Pokémony wy myślicie trafiłyby na okładki gier Let's Go? Możecie mi dać znać w komentarzach. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia, następne materiale.